Здравствуйте, наши дорогие друзья, здравствуйте, караловцы. У нас сегодня, так, имеем честь пригласить сюда на эту сцену наших хороших друзей, друзей по кораллу, друзей по душе, потому что мы в коралл-клуб подбираем людей по своей душе. Наша задача делать промоушен, и промоушен делаем для очень хорошей семейной пары, очень красивой семейной пары. Это новые бронзовые мастера в Польше, которых мы долго не могли показать вам. И в Киеве все их увидели. Это Лидия и Юрий. Стажик Худыка. Let's run it. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your healing. I want your letters, steady kiss and the saying. I want your love. Witajcie. Dzień dobry. Приветствуем вас. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować mojej żonie, że pozwoliła mi przytrzymać mikrofon. Udzieliła mi głosu. Хочу поблагодарить свою жену, что разрешила мне тоже говорить через микрофон. В Киеве мне не позволила. В Киеве я не дошел до голоса. Она все забрала. Зачну от такого острого слова. Осел. Так было со мной. Ну, начну от такого слова осел. Так было со мной. Понад 4 лета тому, когда жена мне поведяла о коралу, 4 года назад, когда жена мне сказала про коралл-клуб, я поведялем, коралл-клуб так, здоровье так, але МЛ не. Я сказал так, здоровье так, но МЛМ меня не интересует. Мелишьми приклад освящения с попредним МЛМ. И имели мы плохое вспомнение с предыдущей фирмой. С перспективы часу, dzisiaj widzę, że było to błędem. Nie poznałem ludzi. Poznałem produkty. Widziałem, co się dzieje z dziećmi. Со временем я понял, что это моя была ошибка, и все, что делают продукты коралл-клуба, это делают большие чудеса, и главное, с нашими детьми. Сам zacząłem pić wodę, oczyściłem się, jestem po dwóch kolowadach, teraz będę miał trzecią. Сам начал пить воду, сам очистился, уже две коловады за мной, сейчас третья. Dalsze słowa, dalsze moje przeżycia, może już oddam mikrofon żonie. Powiem tylko tyle, że jestem bardzo wdzięczny, że jesteśmy zdrowi, a w Kijowie... Ja передам słowa żenie, no chcę сказать, że słowa благодарности, że w Kijowie... W Kijowie po raz pierwszy poznałem wspaniałych ludzi i zrozumiałem, że to jest to. И в Киеве первый раз, когда был на таком событии большом, я понял, что это самые лучшие люди, которые могут быть. И это то, что надо. Dziękuję. Форум компании делает чудеса. Witam Państwa jeszcze раз. Cieszę się bardzo, że znowu mam przyjemność tutaj, zaszczyt uczestniczyć w tak zacnej konferencji. Приветствую всех от целого сердца своего и радуюсь, что могу участвовать в этой конференции. Drodzy Państwo, tutaj mamy dużo i mało czasu, ale chciałabym powiedzieć, ponieważ mamy tu ogromną tremę. Oczywiście przygotowaliśmy się, wydawało nam się dobrze, ale to, co mamy na kartkach, to oczywiście nie wypali. U nas nie tu mnogo времени i u nas, конечно, jak u всех, tremor такой, такой страх. My się nie boimy, ale mamy tracha. I все то, что мы на карточке себе приготовили, оно, наверное, не получится сказать это все. У меня нет карточки. У Юрия карточки не было, он у нас супергерой. Хотя...
Zawsze jest tak, że jak wchodzimy gdziekolwiek, to ja się muszę bardzo starać parę lat, a on po prostu wchodzi i wszyscy go kochają. No i всегда tak jest. Ja staraję się mnoga lat, żeby postroić wszystko, a on tylko raz przychodzi i wszyscy go lubią od razu. Dobrze, ale do rzeczy. Drodzy Państwo, my Choral Club mamy za całe nasze życie. Na dzień dzisiejszy... Za nasze życie? Całym naszym życiem jest Choral Club. A, całej naszej życiu to jest Choral Club. Odkąd mamy koral w domu, ponieważ mamy troje dzieci, trzy dziewczynki... Od tego czasu, kiedy Choral Club przyszedł k nam, to w naszą семью, u nas troje dziewczynek. Możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Można сказать, że my szczęśliwi ludzie. A zaraz przytoczę historię, którą być może już niektórzy znacie. I teraz rozkażę wam historię, być może mnogi z was już znają. Mieliśmy ogromne problemy. Mieliśmy dwie dziewczynki wtedy jeszcze, one miały 3 i 5 lat. Przed Choral Clubem my mieli dwoje dzieci, dwie dziewczynki. Ja bardzo starałam się, żeby być dobrą matką, dobrą żoną i zawsze mówię dobrą kochanką. Ja zawsze starałam się być dobrą matką, dobrą gospodarką i dobrą żoną w domu. Ale niestety, drodzy Państwo, robiłam bardzo wiele błędów. Działała bardzo dużo wielkich błędów. Ja naprawdę starając się robiłam wiele szkoleń, kursów i uczestniczyłam w wielu konferencjach na temat zdrowia, racjonalnego żywienia. Ja uczestniczyłam w różnych konferencjach, które były na temat zdrowia, jak prawidłowo pitać. A nasze dzieci nam bardzo chorowały. A nasze dzieci wszystko boleli i boleli. Nasze dziewczynki razu pewnego, kiedy wyjechaliśmy na wczasy. Nasze dziewczynki jednego razu, jeden raz, kiedy my wyjechali oddychać. Po raz pierwszy zobaczyłam, bo pojechałam niestety sama, mój mąż nie dostał urlopu. Ja pojechała sama z dziećmi, mój mąż odpustka mu nie dali. I okazało się, że przy pełni księżyca one mi spadały z łóżek. I kiedy była wtedy pełnoludnie, u mnie dzieci wypadali z krawaci. Moja mama, która ze mną była, mówi tak. Moja mama, kiedy była ze mną, ona сказала. Mówi, wiesz, ty się tak bardzo starasz, ja was miałam dużo, bo było nas siedmioro. Ona сказала to, że ty bardzo starałeś się, bardzo zabotliwa, a u was było u mnie siedmioro. Lidia jest siedmi, gdzie siedmioro dzieci. Ale nie miałam takich problemów, jak ty masz z dziećmi. No ja nie miała wtedy takich problemów, jak teraz ty masz ze swoimi dwoma córkami. Ja jestem fryzjerem z zawodu i pracuję prowadząc swój gabinet 20 kilka lat od dziecka. Ja sama parikmacher, stylist i od больше чем 20 lat już веду swój biznes. Zawsze idąc do pracy prosiłam Boga, żebym mogła pójść na następny dzień, bo czekają mnie śluby, a moje dzieci wciąż chorowały, wciąż. I постоянно молилась o to, żeby быстро сделать свою работу, потому что постоянно есть клиент, который там кто-то замуж выходит, у кого-то какая-то радостная там, ну, прическа должна быть на это. И со страхом возвращалась домой, чтобы снова с детьми чего-то не было. Ну, так, dokładnie tak było. W każdym bądź razie, razu pewnego, kiedy przyjechaliśmy z tych wczasów, pomyślałam, trzeba coś zmienić. To jest niemożliwe, żeby w spiżarni pełne słoiki. I kiedy my przyjechali z odpuszka, ja решила что-то zmienić w naszej życiu. I wszystkie zapasy nasze, które ja делала, no, chroniła owoce i frukty na zimę. Wydawało mi się, że tam jest zdrowie. Mnie казалось, że tam zdrowie w tym jest. Wydawało mi się, że robimy wszystko, co możemy, że z mężem mając taką porządną kuchnię, którą sami prowadziliśmy, żeby było zdrowiej, nie było tam zdrowia. Nam казалось, że wszystko to, co my делаем, to wszystko правильно, to bardzo хорошая kuchnia, no tam, jak оказывается, nie było zdrowia. Mnóstwo aptek, które odwiedzaliśmy i zaprzyjaźnionych lekarzy, którzy mieli u nas pantofle. Mnoga aptek, gdzie my byli stałymi bywalcami. Mnoga doktorów, którzy nawet przychodzili k nam, już mieli swoje tapaczki u nas w domu. Byli naszymi przyjaciółmi, oni też nie umieli nam pomóc. Oni też nie umieli nam pomóc. I nie mogli nam pomóc.
Pewnego razu znaleźliśmy się u doktor Tatiany i Andrzeja. No, odnowu raz popaliśmy k Tatianie i Andrzeju. I po pierwszej konferencji, po jakimś tam czasie, no, oczywiście nigdy nie miałam czasu na konferencję, bo wydawało mi się, że ja nie potrzebuję tego, że ja to, co już dostałam, to ja wiem, że produkty są ok, mogę stosować. No i po pierwszej wstrzeci, po pierwszych takiej, no, bolszej wstrzeci, ona już poniała, że... Że co tam? Że produkty, które stosuję. A, że to produkty, które ja... Nie wiedziałam, że robię źle. A, produkty, którymi пользуюсь, эти все консервации, что они только нам вредят. Okazało się, że trzeba iść na konferencję, trzeba chodzić na spotkania, bo tam jest informacja, której ja nie miałam. Oni mnie сказали, że нужно быть на такой конференции, на таких встречах, i tylko здесь można получить правильную информацию. Po jakimś czasie okazało się, że po odrobaczaniu, po piciu wody, nasze dzieci wracały do zdrowia. No i po bardzo krótkim czasie, po oczyszczeniu, po odliściwaniu, oczyszczaniu i napojeniu, nasze dzieci wrócili do zdrowia. Mało tego, pojawiła się jeszcze trzecia córeczka. No i rezultatem była już trzecia dość nasza. To było naszym marzeniem, które bardzo pragnęliśmy, ale okazało się, że jest głębokim wcześniakiem, ponieważ bardzo spieszyła się na ten świat. To była nasza мечта, но оказалось, что она очень рано хотела прийти на этот в этот мир. No i oczywiście kto w koralu był? No i конечно, кто был в корале? Tania i Andrzej, zawsze są oni. Татьяна и Андрей всегда они. Drodzy Państwo, jest to ogromny, ogromny komfort i luksus. No. Zaszczyt, po pierwsze, znać ich, po drugie, mieć korala w domu. No, to duży luksus, duża gordość, znać ich i mieć koralowy klub. Muszę powiedzieć tak, że od tamtej pory wiele się zmieniło. Zmieniło się w naszej rodzinie wiele. Nasi rodzice, moje rodzeństwo zaczęło się uczyć razem z nami. Od pierwszej встречи z Coral Clubem все изменилось w naszej семье. Все поменялось у моих родителей, у наших родителей. Mamy mnóstwo rezultatów. I miałem bardzo mnoga rezultatów, które są na co dzień, które jeżdniewna. I powiem szczerze, że nikt się tego nie spodziewał. Nikt nie ожидал. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że ja dalej czeszę, przyjmuję swoich klientów, rodzinę, znajomych. Na сегодняшний день я дальше делаю свою любимую работу. I mało kto nie jest w koralu. I mało kto z moich klientów nie jest zapisany w Coral Club. A dlaczego? A dlaczego? Bo mieć taką filozofię. Bo mieć taką filozofię. I nie dzielić się z nią. I nie podzielić się nią. Niemożliwe. To niemożliwe. Kiedyś zapytałam moich dystrybutorów, przyjechali z nami. Kiedy ta spросила swoich dystrybutorów, oni przyjechali z nami na встречу. Kiedyś zapytałam, co byśmy zrobili bez korala, gdyby nagle okazało się, że go nie ma. Начали разговаривать и что бы мы сделали без Coral Club, если бы его не стало. Tak. Tak, drodzy państwo, to jest wielka racja. Dlatego bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i prezydentowi Lapowi, i Kazarowi, prezydentu i wiceprezydentu, że to oni rozpropagowali taką piękną misję, jaką jest miłość dla drugiego człowieka. To oni zrobili propagandę miłości dla bliźniego. Dziękuję bardzo
Andrzejowi i Tani. Спасибо Андрею и Татьяне. Dziękuję bardzo moim dystrybutorom, moim, mojej komandzie. Kasi komandzie, Szary, może Kasi, powiem tu. No. Reginie Powieckiej, mojej siostrze Sylii, która przyjechała ze swoją komandą z Austrii. Że oni się przyłączyli Zdzisławowi Domczyńskiemu, że przyjechali z nami, że mamy zaszczyt być na co dzień z tymi ludźmi, którzy, z którymi tutaj przyjechaliśmy. Z Alicją, z Rogińską, z Zosią Furmańską. Cieszymy się bardzo, że znamy tych ludzi. Oni są po prostu wielcy, z Jasią. Naprawdę jest nas dużo i są to ludzie, którzy robią wiele dobrego. Ja uważam, że... No, ja благодарна всей команде нашей. Она перечислила всех людей по фамилиях. И не буду я перечисливать. Она гордится тем, что может быть в кругу таких хороших людей. Австрия! Австрия вся под Лидией! Ребята, мы вам желаем таких орлов!